Colin Farrell opowiedział, czego Henry Tadeusz lubi w swoim ojcu, to zawstydza Jace. Tegoroczna gala rozdania Oscarów jest za nami. Uroczysta impreza, na której rozdawane są najważniejsze nagrody dla ludzi ze świata filmu. Odbyła się 13 marca 2023 roku. I jak zwykle wzbudziła zainteresowanie nie tylko ze względu na to, kto otrzymał statuetkę. Na szampańskim dywanie, w tym roku nie był on bowiem czerwony, pojawiła się plejada gwiazd, które prześcigały się w doborze piękniejszej kreacji, jednak prawdziwa furorę na ceremonii wywolał Colin Farrell. Aktor nominowany był do Oscara za rolę Padraica w filmie Duchy i Scherin. I choć ostatecznie nie otrzymał prestiżowego wyróżnienia, na gali mógł się pochwalić czymś zupełnie innym. A raczej kimś zupełnie innym. Towarzyszył mu bowiem syn Henry Tadeusz, który pochodzi ze związku Irlandczyka z piękna Polka Alicja Bachleda Curus. Colin chętnie pozował z nastolatkiem na ściance, panowie mieli nawet identyczne stroje. Widać było, że jest niezwykle dumny z dorastającego syna. Warto dodać, że już podczas rozdania Złotych Globów, gdzie Farrell został uhonorowany statuetką za Duchy i Scherin, aktor ze sceny mówił otwarcie o miłości do swoich synów, starszego Jamesa i młodszego Henry'ego. Zarówno Colin Farrell, jak i jego ówczesna partnerka Alicja Bachleda Curus, a także mama Henry'ego Tadeusza, starają się chronić prywatność swojego dziecka i niewiele o nim mówią. Nie oznacza to jednak, że nie robią wyjątków. Jakiś czas temu aktorka ujawniła na przykład, że jej syn raczej nie mówi po polsku, z angielskim idzie mu znacznie lepiej. Z kolei rok temu Farrell wystąpił w programie Ellen DeGeneres, gdzie przybliżył fanom postać swojego syna. Prowadząca zaprezentowała w telewizji zdjęcia Colina z Henrym Tadeuszem wykonane przez paparazzi. Prócz tego aktor został też uchwycony na fotkach podczas joggingu, w shortach, a nawet bez koszulki. Ellen powiedziała wówczas głośno, że shorty są bardzo modne. Ale Colin od razu temu zaprzeczył. Przytoczył przy okazji anegdotę związaną ze swoim synem. Mój najmłodszy syn by się z tobą nie zgodził, ponieważ nienawidzi, kiedy je noszę. Mówi, proszę cię, tato, nie nos krótkich spodenek. Ja mu tłumaczę, że są wygodne, ujawnił aktor. Colin i Alicja poznali się na planie filmu Onbinem w 2008 roku. Szybko między nimi zaiskrzyło i postanowili spróbować związku. Rok później na świat przyszedł syn pary, Henry Tadeusz. Niestety relacja zakochanych nie przetrwala. Nie oznacza to jednak, że dzisiaj się nie wspierają. Wspólnie wychowuje dziecko i oboje za nim szaleja. Farrell mógł też liczyć ostatnio na kibicowanie Alicji, kiedy tylko został nominowany do Oscara.